Polaków wystartuje jutro w konkursie na mamuciej skoczni w Vikersund. Wydarzeniem kwalifikacji był jednak nowy, nieoficjalny rekord świata Jonasa Remena Evensena. 246,5 metra, tyle wyskakał, a właściwie wylatał 25-letni Norweg. Poprzedni najlepszy wynik należał do jego rodaka Björna Einara Romorena i wynosił 239 metrów. W kwalifikacjach Adam Małysz uzyskał 218 metrów. Oprócz niego w konkursie zobaczymy Kamila Stocha i Piotra Żyłę. Bardzo spokojny, piękny lot. 246,5 metra. Tyle wynosi najdłuższy skok świata. Ten wynik robi wrażenie i można go pewnie poprawić, bo skocznia Vikersund to największa mamucia skocznia na ziemi. Przez ostatnie 25 lat rekordy zarezerwowane były dla jednej jedynej skoczni. Planica. To tu przeskakiwano marzenia. Od Nykänena po Rumorena. Od 191 do 239 metrów. Kto miał to zmienić, jeśli nie Norwegia, ojczyzna najlepszych lotników? 9 miesięcy temu stara skocznia w Vikersund runęła. Nowa powstała błyskawicznie. Jej punkt HS to 225 metrów, 10 więcej niż w planicy. Widok z belki zaiste imponujący. Sam skok równie wyjątkowy. Jeśli mało znany to Miliames, norweski przedskoczek, już na pierwszym treningu pofrunął 217 metrów, to jaka będzie granica możliwości Rumorena, Małysza czy Schlierenzauera? Jedno jest pewne, ma być daleko, ale i bezpiecznie, bo na nowej Vikersundbakken leci się nisko nad zeskokiem. Takich gestów pod adresem jury raczej już więc nie zobaczymy.